Proszę Państwa, to kolejny oddział, który zostaje oddany do użytku w innej formie niż to miało miejsce do tej pory. Pandemia spowodowała, że nie możemy robić wielkich, uroczystych otwarć, bo póki co jeszcze jednak pandemia trwa, dlatego zbieramy, spotkaliśmy się w takim gronie. Ja bardzo się cieszę, że są z nami pracownicy tego wydziału, pracownicy medyczni tego oddziału, bo myślę, że to dla pacjentów i dla Państwa był przygotowany, był wyremontowany ten oddział. Zresztą ten oddział idzie w pakiecie razem z chirurgią. Chirurgia ogólna też nie miała oficjalnego otwarcia, tylko takie symboliczne przekazanie oddziału, bo myślę, że czas teraz jest nie na fetę, ale przede wszystkim na powiedzenie sobie dziękuję za to, co zostało zrobione. I w tym momencie te słowa podziękowania kieruję pod adresem dyrekcji szpitala, która czuwała nad realizacją tego zadania, ale na ręce pana przewodniczącego podziękowania kieruję pod adresem wszystkich radnych, bo wszyscy radni podnieśli rękę, żeby 2 miliony na oddział, remont oddziału ortopedycznego zostały przekazane. To są środki, które pochodzą tylko i wyłącznie z naszego budżetu, czyli są od naszych mieszkańców. Ja myślę, że komfort pracy się zmieni. Zresztą pierwsze reakcje, zwłaszcza pani oddziałowej, były bardzo pozytywne, że to już są inne zupełnie warunki i my się z tego bardzo cieszymy. Dlatego pod adresem wszystkich bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo jest to, biorąc pod uwagę chirurgię i ortopedię, jest to 13 i 14 inwestycja w naszym szpitalu. W naszym szpitalu, bo my wszyscy się z nim identyfikujemy, bo to jest takie super. Państwo też stanowicie drużynę, kiedy na sesji Rady Miejskiej, kiedy w różnych okolicznościach wszyscy głosują za tym, żeby nasz ostrowski szpital się zmienił. Także panie dyrektorze, myślę, że wspólnie i doktorze też, myślę, że wspólnie mamy prawo do radości. Szanowni Państwo, no dzisiaj jest na pewno taki dzień dobry dla ostrowskiej ortopedii i tutaj, kiedy wszedłem do środka, no to dzień do nocy, jeżeli można porównać to w ten sposób. Jestem dumny ze wszystkich naszych radnych, o czym już pan starosta powiedział, ponieważ ta koncepcja pana starosty została zaakceptowana przez wszystkich radnych i w tak ważnych kwestiach związanych z ostrowskim szpitalem radni są jednomyślni. To było dosyć trudne zadanie, ponieważ w roku trudnym, tym pandemicznym, wygospodarować 2 miliony złotych nie było to zadaniem prostym. Jednak wspólnymi siłami udało nam się tego dokonać i bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja oczywiście również przychylam się do gratulacji głównie zespołowi, który będzie tu pracował, bo to jest najważniejsze. To wszystko, co wspólnie z radnymi powiatowymi powiatu ostrowskiego robimy z panami starostami, z panem przewodniczącym, służy głównie naszym pacjentom, także ten komfort pobytu pacjenta, diagnostyki, leczenia, ale również komfort pobytu personelu się, że tak powiem, znacznie zwiększy. I ten dzisiejszy, taki to otwarcie dzisiejsze tego działu ortopedycznego jest kontynuacją remontu, które już od wielu, wielu lat kontynuujemy w naszym szpitalu. I mimo pandemii, jak Państwo wiecie, stawiamy teraz mocno na oddziały zabiegowe, bo w zeszłym roku oddaliśmy do użytku nowoczesny oddział ginekologiczny. Na przełomie roku był to oddział chirurgii ogólnej, teraz oddział ortopedyczny. Nie jest to koniec, ale o marzeniach o przyszłości będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać, ale mówię, no staramy się, żeby wszystkie oddziały naszego szpitala były wyremontowane i żeby faktycznie nie odstawały od innych szpitali i od innych jednostek, które też leczą podobne schorzenia, a wydaje mi się, że ten oddział, ten nasz, jest jeszcze lepszy i jeszcze bardziej, mimo to, że pacjentów nam nie brakuje, tych pacjentów będzie jeszcze więcej, co zespołowi życzę. Wiadomo, że nie chciałbym, żeby tutaj się przepracowywali, ale no wiadomo, że renoma naszego oddziału ortopedycznego jest bardzo wysoka i tu podziękowania, chciałem skorzystać z tej okazji, podziękować całemu personelowi za to, co robi. I naprawdę pacjenci są zadowoleni, a chociażby o tym, jak jesteśmy tutaj poważani, jak doceniani, to świadczy kolejka pacjentów, która czeka do operacji. Dziękuję jeszcze raz serdecznie panie starosto, panie wicestarosto, panie przewodniczący i przede wszystkim wam wszystkim tutaj, którzy na co dzień tu pracują. Panie dyrektorze. Oczywiście w imieniu całego zespołu chciałem wyrazić naszą radość, że po wielu latach będziemy mogli rozpocząć pracę w zupełnie innych warunkach. Będzie to komfort dla nas, ale i przede wszystkim dla naszych pacjentów.
Zdaję sobie sprawę z tego, że niełatwo byłoby wysupłać te 2 miliony złotych, że jest to duża kwota. Niemniej myślę tak, że z czystym sercem można powiedzieć, że pieniądze te zostały w sposób właściwy spożytkowane i myślę, że oddział będzie służył naprawdę pacjentom nie tylko naszego powiatu, ale wszystkim tym, którzy zgłoszą się do nas i będą szukali pomocy, a my będziemy w stanie jej udzielić. Bardzo serdecznie dziękuję przy okazji całemu zespołowi, bo tak jak pan dyrektor powiedział, obciążenie pracą jest naprawdę duże. Natomiast myślę, że teraz będzie tylko tyle, że się polepszą warunki. Tylko lepiej będzie. Tylko będzie lepiej. Panie oddziałowa. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że tutaj z ramienia zarządu od 2 lat współpracuję ze szpitalem, tak by można było powiedzieć, że trochę jestem odpowiedzialny. Nie ukrywam, że ten okres czasu, który akurat teraz mija, bo nie wiemy, czy ta pandemia się skończy, czy nie, ale był okresem trudnym, dlatego że no, wiemy, że nie zawsze wykonawcy mogli tutaj pracować. Częściowo musieli też zaniechać tej pracy ze względu, powiedzmy, na te zagrożenia pandemiczne. Dlatego i też do dyrekcji, ale też do wykonawców wielkie podziękowanie z tego tytułu, że akurat wywiązali się w tym okresie, w którym mieli wykonać tą inwestycję, czyli do 15 czerwca. Wszystkim dziękuję. Proszę bardzo, panie oddziałowie. Tak jak już zostało powiedziane, wiele oddziałów w naszym szpitalu zostało odnowionych, wyremontowanych. Przyszedł czas na ortopedię. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, ponieważ praca na naszym oddziale nie jest łatwa. Borykaliśmy się z takimi trudnościami jak zbyt mała ilość łazienek na oddziale, zbyt małe sale, które nie przeszkadzały, że tak powiem, w normalnym funkcjonowaniu na co dzień. Nawet w tak prostych rzeczach jak wyjście pacjenta o balkoniku czy o kulach z sali w miarę normalny, wygodny sposób. Teraz za to wszystko dziękujemy, bo będzie nam znacznie łatwiej, co niewątpliwie przyczyni się do podwyższenia tego komfortu pobytu pacjenta w naszym oddziale. I tak jak już zostało powiedziane, do podwyższenia komfortu naszej pracy codziennej, za co bardzo dziękujemy. Tutaj firma budowlana praktycznie na każdym etapie budowy konsultowała się z kierownictwem oddziału, z dyrekcją, za co też bardzo dziękujemy. Brano pod uwagę sugestie personelu, sugestie dyrekcji, co niewątpliwie znalazło tutaj swoje odzwierciedlenie w tym nowym designie oddziału. Jeszcze raz dziękujemy.